Znany Gwiazdor Ujawnia, co wydarzyło się w zakopiańskiej willi Staraków na kilka miesięcy przed śmiercią Piotra Woźniaka Staraka 39L, do kin trafił właśnie film Ukryta Gra? Którego producentem był właśnie Piotr Woźniak Starak. Na premierze pojawiła się między innymi wdowa oraz amerykański Gwiazdor Bill Pullman, który gra tam główną rolę. Okazuje się, że aktora z rodziną Staraków. Łączyła wyjątkowa więź. Piotr i Agnieszka zaprosili go nawet do swojej willi w Zakopanem, by razem z nimi spędził tam wielkanoc. Dla Pulmana było to wyjątkowe przeżycie, bowiem tatrzański klimat bardzo go oczarował. Budynki w Zakopanem są wspaniałe i ilość dekoracji, którymi są ozdobione, jest wyjątkowa. Mogłem się więcej o nich dowiedzieć w okresie Wielkanocy podczas której byłem gościem rodziny Staraków. Zdałem sobie sprawę, że wiele łączy je z baśniami. Niezwykłe historie powstają z tych wiejskich, tradycji. I ta góralska muzyka, wyznaje w fakcie Bill. Reklama okazuje się, że aktora oczarował jednak przede wszystkim sam woźniak Starak. Gwiazdor przekonuje, że był on osobą niezwykłą. Zaangażowanie, potraf projekt i nasze wspólne oddanie ukrytej grze sprawiło, że nasza relacja stała się czymś więcej niż tylko zawodową konsekwencją. On miał w sobie mnóstwo ciepła w stosunku do ludzi, z którymi pracował. Bardzo doceniał mój entuzjazm, wiedział, że bardzo cieszę się, że jestem częścią tego projektu. Byłem w stanie wiele poświęcić dla dobra filmu, i Piotr był taki sam. Dlatego tak się dogadaliśmy przekonuje Pullman. Po takich słowach jeszcze bardziej żal, że Piotr zginął tak młodo.